Siema, z tej strony Yeti! Witam was, chłopaki! Siemaneczko! Elo! Słuchajcie, chłopaki, w dniu dzisiejszym chciałem was poinformować, że to jest nasz ostatni dzień na wolności, ponieważ trafiliśmy do więzienia, ale słuchajcie, widzowie, chłopaki pozwolili na to, żebyśmy jeden dzień mogli spędzić jeszcze na Palionowie, a my stwierdziliśmy, że w sumie nie opłaca nam się wracać, nie? W sensie nie, Boże, co ja mówię? Nie opłaca się uciekać. Tak, to prawda. No właśnie, uznaliśmy z chłopakami, że nie opłaca się uciekać, więc stwierdziliśmy, bo jak nas złapią, a my zresztą lubimy na Palionowie, zobaczymy jak to będzie. Więc słuchajcie, lecimy teraz, słuchajcie. Robimy podkop. Tak, robimy podkop. Robimy. I co robimy? Podkop. No i na jakąś ucieczkę, nie? No, idziemy robić podkop w razie czego, widzowie, gdybyśmy tam trafili, bo nie, w sumie trafiliśmy my tam przecież. Trafiliśmy do więzienia, idziemy teraz na kolejkę górską, trafiliśmy do więzienia i mamy ostatni dzień, dlatego musimy go miło spędzić, panowie, ale podkop jest ważny w razie czego, gdybyśmy mieli z niego uciec, nie? No to właśnie, że ty, a propos kolejki, zakończyłeś tą kolejkę w Wesołomiasteczku? No pewnie. No jest tak średnio skończona trochę. Nie, bo tam jest spadek, do morza. Czyli to tak było zaplanowane, tak? Tak, tylko widziałeś, musimy dokończyć to następnym live. Ej, właśnie, Steve, musimy znowu zrobić live'a. No. Super live. To by było dobre. Ej, kolejką wjeżdżasz, a tu trzeba przepchnąć trochę. No tak. A i co? Dawajcie, chłopaki tu. No pewnie, że tak. O tak, tylko weź z rozwalonym wagonem. Dobra, widzowie, stary. Nie leci. No i kupa. Jak ty wyglądasz tu? Dobra, czekaj. To nowe to nie działa. Dawaj, no co ty robisz? No nie rób tak. Nie. Zostaw. Chciałbyś mnie, co? Marole. I co jest? Weź odpal to, no odpal to. Czemu ty to w ogóle rozwaliłeś? No to nie było, to ja tego nie rozwaliłem, tego nie było. A tutaj się zniszczyło już. Ty, Steve, lecisz do nas czy nie? Dobra, to chodź, bzyku, już idziemy. A właśnie, nie, musimy odgarnąć dobre miejsce, w którym moglibyśmy zrobić ten podkop. Tak, to jest mega ważne. Ja w ogóle, wiesz, od czego bym zaczął? Gdzie by było wejście tego podkopu? W skinie Szczypsona. W sumie, ale nie, bo on jest 3D, stary. Ale mój też nie jest 3D. A może Milki, bo jej jest 3D. Milki jest 3D, tak, raz. No, jest tak, oni nie będą podejrzewać dziewczyny o współpracę, stary. Przez co nie trafią się na nas. Jezu, to są dwa kipery! Serio? Nie, stary, one wybuchną! Wybuchną! Nie wybuchną. Bzyku, jaki ty jesteś agent? O, nie zrobiłeś tego. Bzyku, co ty zrobiłeś? Kto to był? To był Steve w sobie. No, Steve. Tak. Jasne, no. Nie, no bzyku, odwaliłeś tak szczerze. Ej, to chyba nie zrobimy tutaj. Ale taką lipę zrobiłeś. Dobra, dawajcie, lecimy jednak do skina Palionki. Czemu do skina Palionka? Bo to bo Milki się zepsuła. Ale gorzej jak Palionki. Ale gorzej jak Palionki też są, nie? No creepery. Ej, co jest? My tego nie musimy robić w ogóle w skinie, wy jesteście głupi jacyś. Ale robimy. Ej, tu to robimy, patrzcie. Mój God. Nie jest to głupi pomysł. No dobra. To jest bardzo dobry pomysł, Zixon. Co? Czemu ty się śmiejesz? Dobra, i tu, i stary, i teraz na dół, nie? No kobrzesz! Jest. Czemu ty to rozwalasz, bzyku? No przepraszam, no. Ja wiem. Jezu, widzowie, widzicie? Dobra, bzyku, ogarnij pochodnie z twojego magazynu i dawaj do nas. Mam! Yeti ma esse po prostu. Co ale przemyło? Nie, bo mnie Steve rozśmiesza, no co on mówi? Ej, wiecie w ogóle jaka naszła mnie ochota na pogranie zwykłego survivala? Ale przecież to o co ci chodzi. No ale nie chodzi mi takiego, że nie teraz jak na przykład lecimy sobie, tylko od początku mi chodzi właśnie. A wiem. Bo to też nie jest to samo. No. Tak. Wiem co ci chodzi. No i git. Dobra. No proszę cię. Steve, weź chodzisz normalnie. Właśnie czemu ty tylko czemu jak zwykle w cyklu kopie? Nie wiem. Ja po prostu nawet nie wiem gdzie wy jesteście, stary. Ja też.
Dobra, widzowie, dzisiaj jest szalony dzień, naprawdę, Bzyku nie wie gdzie kopie. Taki dym, naprawdę, siwy dym. Ja nie wierzę, widzę dwa niebieskie jeże. Ale co ty myślisz, że... Ej, dobra, nie wchodzimy tu, nie wchodzimy. Ale jakim cudem my tu jesteśmy? Ale dobrze idziemy. Bzyku, Bzyku. Co? Drewo teraz, drewo. Ale gdzie ty jesteś, Steve? Ale Steve, gdzie ty jesteś? Steve, gdzie ty jesteś? Spokojnie, ja jestem na farmie, ja was widzę. Aaa, dobry sposób, Steve. I co, jesteśmy już... Nie, do góry nie... Nie jesteśmy, stary! Odwrót, odwrót! Ja nie mogę, co tu się dzieje? Ja no, stary. Dziekuj do mnie, jak będę tutaj. Czekaj, bo ja cię nie widzę, a bo ty jesteś na górze. Stary, ale cię nie widzimy. No, gdzie my jesteśmy? Stary, tu, na dół. Tu jest ten lód! Oh my god! Co to jest? Sorry. Ej, jesteście tu? Tak, jesteśmy, nie, stary. Tutaj, robimy. Zoom poszliście, zoom strona. W lewo, stara, w lewo, teraz, w lewo! Jak w lewo? Nie, no, dobrze, idziemy do góry. Nie, no co ty, nie będziemy w więzieniu. Stary, mówię ci, że lewo, widzowie. Bzyku odwala. Nie, no ty odwalasz, Yeti. Teraz do góry, no pewnie, że tak, a ja go nie. No dobra, idziemy. Ej, tu już jestem już przy więzieniu, pa, Yeti. A, no to nic. Faktycznie. Bzykson. Dobra, to jest jakaś cela, to w sumie nawet nieźle. Dobra. Rozdzielmy się, dobra? Jak to się rozdzielmy? Ej! Idealna, tu nawet nie ma ten, drzwi! Nie. Gdzie ty? Nie jesteśmy tam chyba. Nie wiadomo gdzie bo jeszcze, ale... Ale no pewnie tak, no. Gdzieś tutaj będziemy. Dobra, zamknijcie te drzwi i mam tunel zrobiony w sumie. No. Dobra, no to ej. Fajnie, ej, nie, dobra, mega, nie. Trzeba to zalepić, zalepić tutaj, ej, jesteśmy w więzieniu. Dobra, mamy tunel zrobiony. Ale czy my to zalepimy? Ja bym to zalepił tym, ja mam kamienne cegły, bo tutaj były dwie. Okej, no dobra, to nie jest głupi pomysł. Możemy tutaj posprawdzać, czy wszystko jest. Tak, możemy też zrobić jakieś nawet tajemne skrzynki, nie? Mhm. Ale co cię bawi, Steve? Nie wiem, byle co mnie bawi ostatnio, jak jest tak, mam dobry humor. Ale Steve, ty jesteś, nie wiem. Co ty robisz? Dobra, biorę panowie nam żarcie, bo się na pewno przyda i daję to też gdzieś, nie? Do jakiejś celi. Ej, dobra, nie, tutaj może. Czyli? Dobry. Dawajcie tu. Dobra. Masz drzwi tutaj. Dawaj, daję tutaj, panowie, do kotła. Wszystko? Jaki... No nie, zrzucaj żarciem, stary, co ty robisz? Ej, ale nie bij mnie, tak? Bo to będzie po więzieniu. Ale nie bij, ale jak mam cię nie bić? Przez ciebie idziemy do więzienia. Elit, ale co jak ty ze mnie? To no przez ciebie. Co, to ty nas oszukałeś? To ty nas oszukałeś. Ej, dobra, nie mów tak. I wracam, żebyś nie skapli, chodźcie. No dobra, w sumie tak, bo przecież oni mogą tu być. Dobra, no. A nie molujemy tego? No właśnie. Wracaj tu. Weź się posuń. Nie, idziemy, chodź. Ja nie mogę, co tu się dzieje? Musimy jeszcze panowie te dziury zalepić, bo to są dziury. Właśnie tam u góry zjedli, tam masz jest dziura. Nie jestem Żyti. Ej, kto czy tu? Ja tu są jakieś inne przejścia. Nie mów tak do mnie. Tutaj chyba, tutaj Bzykso. Nie tędy! A faktycznie, nie tędy, ale to nie tu. Nie, no to Steve po prostu odwala, stary. Pokrony panowie, ja już tylko zjadłem. O, no dobra. Ja idę za Bzykiem. Bzyku jest dobrym przewodnikiem. No ej, oczywiście, kiedyś Bzyku. Nie, oszukałeś mnie, stary. Kiedy czytacie może książki? A czemu pytasz? No nie, po prostu nie czytałem książkę i przeczytałem takie bardzo dziwne imię. Jakie? No, mianowicie Marek Mostowiak. Czy znacie może go? Jak? Marek. A Marek Mostowiak! Jesteś naprawdę taki Steve, ty jesteś naprawdę dziwny. No to jest taki agent, nie? Ej, dobra chłopaki, bo wy gadamy o Mostowiaku i w ogóle latamy tutaj jak gdyby nigdy nic. Chodźcie, pójdziemy może po jakieś itemki do domku. Nie, wracamy. Tylko się nie, idziemy jeszcze do mnie, na chatę. Chodźcie, zrobimy imprezę. Dobra. Ostateczna impreza, stary, pięciominutowa, dawajcie. Impreza użytego. Chłopaki, bo ja mogę mieć naprawdę niezłe itemy. Mam zielone i jest książka. Tutaj są ten... Dawajcie, chodźcie, idziecie chłopaki? Idę. Dawajcie chłopaki, tutaj. Tu jest impreza. Gdzie wy jesteście? Dawaj, no idziemy, tylko my nie mamy elitry. Aha, wy jesteście nienormalni, no. Nie mamy elitry, jesteśmy biedakami. Jest normalny Yeti. No dobra, czekam na takie rzeczy robić.
Dawaj. Tylko nienormalny człowiek jest. Zyku, tak, w ogóle mam do ciebie pewne spostrzeżenia, zanim wrócisz do paki, chodź na chwilę. No, to jest za kim? Żądam, żebyś mi to naprawił, to swoją drogą. I dał tu zbroje, które były enchantowane, masz to naprawić, stary. Ale nie były enchantowane. Były dwie enchantowane, netherytowe, pamiętam. O, ty gadasz, były. To sprawdzimy na odcinku, stary, i tu też masz naprawić. Ale to zdjęcie nie i ty tu trafiasz, no. Właśnie, wiedziałem o tym. Nie ma szans, ja sobie wychodzę stąd. No stary, no. Ej, co ty w ogóle robisz, Steve? Ej, bo to była książka, bo on coś pisze, stary. Nie, on coś niefajnego napisze. Mogę to przeczytać? Mogę? Marek Mostowiak. No co to może znaczyć, nie? Dobra, chodźcie, no nie ma tu nic ciekawego, przepraszam. Co? Nie, a może, a właśnie, bo my musimy naprawdę... Słuchajcie, ja nie wiem co, no jakie będzie jutro. Chłopaki, macie... Ja chcę, żebyście przeznaczyli tę kwotę na adwokata, bo nam się przyda. Ej, widzieliście, że jak... Ej, patrzcie na to, tylko nie zabierajcie tego. Widzieliście, że jak przytrzymacie, to leci taki strumień? Jak przytrzymacie Q? Ja na przykład... O, dzięki, stary. Ej, nie wiedziałem o tym, Co nie? Co nie? Ja też. A jak przytrzymasz, stary, patrz. Skąd? No, ja teraz to zrobiłem, I tak nagle mi to się wzięło. No, mocne, naprawdę, to jest tak dobre. Ej, jaki strumień leci, no. Stary, to jest mega dobre, w końcu, nie no, a ty co robisz? Nie, ale z kim zrobasz jakiś strumień? No, dobra chłopaki, chodźcie, wracamy do banku. No nie, stary, no. Ale stary, co ja właśnie odkryłem, co nie? Co ty robisz? Steve, co ty robisz? Steve, przerywa cię, nic nie rozumiem. Przerywa cię. Nie mogę, też mnie jakby nie wytrzymam. Uspokój się, Steve. Steve, uspokój się. Wiesz, ja też mam taki strumień. Stary, nie śmiechać się, jak jest. Nie śmiechać się. Nie możesz się śmiać, Steve. My cię nie rozumiemy. Wiecie, kiedy też mam taki strumień? No. Kiedyś tam. A wiem kiedy, nie musisz mówić. Dobra, dawajcie chłopaki, pożegnamy się z widzami. Chłopaki, no jest dzień jaki jest. Jutro idziemy do więzienia. Widzowie, my jakoś to spędzimy. W każdym bądź razie, jeśli chcecie więcej odcinków z Palionowa, no to zostawcie łapkę w górę. Widzowie, widzimy się za jakiś czas. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!